że nie miliardów, tylko milionów, a później powiedział, że wielki sukces, bo nie musimy tyle zapłacić. A propos pakietu klimatycznego, dzisiaj w naszym dzienniku pan profesor Mariusz Orion Jędrysek pisze, że być może motywem prywatyzacji lasów, o której pan mówił, jest fakt, że lasy to ogromne możliwości pochłaniania CO2, a to oznacza potężne zyski dla przyszłych właścicieli tych lasów. Podziela pan tę opinię? Panie redaktorze, tu jest, i to znowu apel do pana premiera, żeby jednak zaczął rozmawiać ze swoimi doradcami i żeby może słuchał doradców troszeczkę z grup opozycyjnych, bo to wtedy jest lepszy pogląd na sprawę. Lasy państwowe, i o tym trzeba dokładnie mówić, mają zgromadzone prawie 300 miliardów złotych na pniu w formie drewna. No więc to jest ogromny majątek, który przypuszczam, że ten chcący ratować się system finansów publicznych chce użyć chociażby pod zastaw w papierach wartościowych od innych banków, ale to jest potworne niebezpieczeństwo równocześnie. Lasy państwowe to równocześnie 7 milionów hektarów, bo tu zmierzamy do spraw związanych właśnie z prywatnym udziałem własności. 7 milionów hektarów, pod którymi znajduje się żwir, piasek, a więc kopaliny, które można w tej chwili łatwo użyć, gaz łupkowy jeszcze głębiej, prawda? I równocześnie 7 milionów hektarów, które pochłania dwutlenek węgla, i dochodzimy znowu do pakietu klimatyczno-energetycznego, w którym mówiliśmy, że mamy zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze. I te lasy państwowe, te 7 milionów hektarów, jest w stanie rocznie pochłonąć dodatkowo około 40 milionów ton dwutlenku węgla. 40 milionów ton dwutlenku węgla, w tej chwili można wejść na stronę internetową, na Komisję Europejską, wewnętrzny system handlu emisjami i pan redaktor zobaczy, że jedna tona dwutlenku węgla to jest 15 euro. Czyli rocznie 600 milionów euro za pochłanianie dwutlenku węgla. Ale równocześnie w prawie, które było przygotowywane przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, a tutaj rzeczywiście mam wielki żal do Polskiego Stronnictwa Ludowego, powiedział, że nie interesuje się państwo nasze tym, żeby dostawać te 600 milionów euro za pochłanianie. No po prostu jesteśmy z tego zrezygnowali i w tej ustawie o tak zwanym handlu emisjami, którą rząd Jarosława Kaczyńskiego, wtedy ja byłem ministrem środowiska, przygotował i poszła już do czytania w parlamencie, mieliśmy negocjować i brać za to pieniądze i to równocześnie pieniądze znaczone, które można tylko i wyłącznie używać na tworzenie miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych, na poprawę efektywności, na inwestycje ekologiczne w terenach wiejskich. Rząd zmienił tę ustawę, powiedział, że tym się nie interesuje. Nie przewidział również, że jak jest prywatny właściciel lasów, polski prywatny, żeby brał również za pochłanianie, a jeden hektar jest w stanie pochłaniać mniej więcej średnio około 16 ton dwutlenku węgla, 16 razy 15, no to jest znacznie ponad 200 euro rocznego przychodu za pochłanianie dwutlenku węgla. Natomiast zadbał o to, że jak obcokrajowiec w Polsce kupi las, jak obcokrajowiec zalesi w Polsce las w ramach tak zwanych wspólnych przedsięwzięć, to jest joint implementation się nazywa po angielsku, to wtedy ten obcokrajowiec może brać za to. I powracamy teraz do sprawy tutaj. No ile obcokrajowiec wykupi polską własność, no to będzie mógł za to brać. Czyli polski rolnik, który ma kilka hektarów lasu, jest całkowicie pozbawiony tego. Nie może z tego korzystać. Ale panie redaktorze, to jest apel do społeczeństwa również. Powstają firmy, notarialnie skupują prawo do pochłaniania od prywatnych polskich właścicieli za pochłanianie dwutlenku węgla przez drzewostan i przez ściółkę. Notarialnie to skupuje na okres 30 lat i płacą ludziom od 1500 do 2000 zł na 30 lat. Prawda? Ale ktoś ma 10 hektarów, dostaje 20 tysięcy złotych. Notarialnie skupowany. Proszę bardzo, uważać na to. Obserwujemy te firmy, jest to wielki podstęp i równocześnie ogromny zysk. No niech pan zobaczy, no, jak zainwestowanie 2000 zł na 30 lat. A panie ministrze, a czy jest taka możliwość, że będzie możliwa zmiana tego prawa, aby to polscy właściciele lasów mogli skorzystać z tych pieniędzy? Ja myślę, że tak, bo to jest około 2 miliony hektarów. Prywatnych lasów w Polsce jest. W tej chwili jest 2 miliony hektarów prywatnych lasów w Polsce i równocześnie mamy zwiększyć procent lesistości kraju. Staralibyśmy się ku temu, aby to były lasy państwowe, bo z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa powinno być około 30% kraju w ogóle pokryte lasami państwowymi, czyli nie nastawionymi na bezpośredni zysk, tylko na zapewnienie potrzeb
i mieszkańców, na zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego państwa, czyli na zapewnienie dobrej wody, dobrego powietrza, bo to jest rola lasów, dla zapewnienia bytu wszystkich gatunków, na możliwości rekreacji i z tego jeszcze tak gospodarzyć, żeby to się samo utrzymywało, w gruncie rzeczy dzięki produkcji drewna. No niezrozumiałe są te poczynania rządu. Pan jest prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i państwo zainicjowaliście akcję zbierania podpisów. Rozumiem, że ta wypowiedź pana premiera pana absolutnie nie przekonała i akcja zbierania podpisów stop prywatyzacji jest kontynuowana. Wypowiedź pana premiera mnie zupełnie nie przekonała, wręcz odwrotnie, jest to apel do pana premiera, że pan premier skorzystał w końcu z propozycji dobrych specjalistów i żeby rzeczywiście przeszedł do pewnych konsultacji, bo myślę ciągle, że pan premier, tak jak przy pakiecie klimatyczno-energetycznym, taki tutaj nie wie, co mówi. Przepraszam bardzo, że to mówię, ale rzeczywiście to być może jest skomplikowana sprawa. Natomiast powracając do sprawy związanej w ogóle z pakietem klimatyczno-energetycznym, z tymi sprawami związanymi z gospodarowaniem przestrzenią, no mogę powiedzieć, że Polska jest krajem niezwykłego sukcesu z punktu widzenia zasobów środowiskowych i tych strategicznych, energetycznych, i tych przyrodniczych, żywych, i tej szansy nie wykorzystujemy. I w tej chwili przyszedł czas, jak gdyby zamach w pewnym sensie, na ostatni bastion polskiej państwowości, na 7 milionów hektarów. Dlaczego referendum w ogóle? Skąd się to wzięło? No skąd się to wzięło, że po pierwsze chcieliśmy dyskutować i panu premierowi wytłumaczyć, że to jest pomysł niedorzeczny. To pierwsza taka koncepcja w ogóle urodziła się 3 sierpnia, kiedy Rada Ministrów bez większych konsultacji przyjęła wieloletni plan finansów publicznych. I w tym się znalazło, że lasy wchodzą do sektora finansów publicznych. No to był szok. Prawdę powiedziawszy, panie redaktorze, szok dla wszystkich tych, a szczególnie dla leśników, którzy od kilkudziesięciu lat gromadzą te zasoby przyrodnicze dla dobra państwa. Wiedzą, czym to grozi. Następnie później powstał projekt ustawy, o zmianie ustawy i rozporządzenie. Zostało to bardzo mocno skrytykowane. Zostało to skrytykowane przez oczywiście lasy państwowe, zostało przez wszystkich specjalistów, ale to nie pomogło. No to w końcu leśnicy i nie tylko, już naród złożył 200 kilkadziesiąt tysięcy podpisów przy mnie do pana Schetyny, czyli do pana marszałka Sejmu, żeby rząd się wycofał z tej haniebnej decyzji. Pan marszałek powiedział, zrobię wszystko, co możliwe. No i zrobił. Za tydzień później Rada Ministrów jednogłośnie podjęła decyzję, że wchodzi do lasy, do sektora finansów publicznych. My jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości 15 października żeśmy zgodnie z prawem złożyli projekt uchwały, aby rozpisać referendum. Jest takie prawo, posłów ponad 70 złożyło podpis, i żeby to referendum w sprawie przyszłości polskich lasów państwowych, nie prywatyzacji. My mówimy wyraźnie w sprawie tego, żeby nie włączać lasy do sektora finansów publicznych, bo to grozi prywatyzacją, to grozi zakazem wejścia do lasu, to grozi zakazem zbierania grzybów. To po prostu będzie własność prywatna i prywatny właściciel nie jest altruistą, który będzie zawsze pomagał całemu społeczeństwu. Żeśmy złożyli taki wniosek. Chcieliśmy, żeby to referendum odbyło się w trakcie wyborów do samorządu. Dlaczego? No bo taniej. To będzie w tym samym czasie. No pan marszałek powiedział, że musi zasięgnąć opinii prawnej. To opinię prawną dostałem 2 dni temu, w której prawnicy mówią, no różne, ale w końcu mówią, że no można to referendum było zrobić w tym czasie i można to kontynuować. Ale widzę, że pan marszałek no jak gdyby ignoruje i Sejm cały ignoruje tą całą sprawę. W związku z tym, uważając, że to jest obowiązek konstytucyjny również posłów, dlatego że to są zmiany systemowe w państwie i te zmiany systemowe zgodnie z konstytucją powinno być rozpatrzone przez suwerena, czyli przez naród. W związku z tym, widząc, że pan marszałek nas ignoruje, no zrobiliśmy koncepcję, projekt referendum ogólnopolskiego. Gdzie można zdobyć druk do zbierania podpisów pod tym referendum? www.ekorozwoj.pl. Tam państwo znajdziecie wszelkie informacje i równocześnie jedyną osobą, która jest odpowiedzialna za to, albo która może powiedzieć, że, no, że można skończyć zbieranie podpisy, jest moja skromna osoba. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ukazały się informacje, do mnie zaczęto dzwonić do biura poselskiego, że rozpowszechniane są pogłoski, że
Referendum nie jest konieczne, dlatego że rząd wycofał się z tej decyzji, czy z tej propozycji włączenia lasów do sektora. Pan dementuje to. Ja to zdecydowanie dementuję. Jestem jedyną osobą, która jest uprawniona do tego, żeby powiedzieć tak albo nie. W tej chwili serdecznie proszę o to, żeby włączyć się w akcję zbierania podpisów, żeby wesprzeć leśników, żeby cały naród wypowiedział się w sprawie niezwykle ważnej dla nich. Muszę powiedzieć, że odbyło się wczoraj. Tak, panie wczoraj. Panie profesorze, musimy kończyć. Już kończę, tak. Tylko wczoraj odbyło się pierwsze głosowanie na temat losów lasów państwowych. No i okazało się, że zarówno Platforma Obywatelska, jak również Polskie Stronnictwo Ludowe głosowało za tym, aby włączyć lasy do sektora finansów publicznych. Zachęcamy wszystkich do zbierania podpisów. Każdy, kto kocha przyrodę, kto kocha lasy, może się włączyć, chociażby podpisując się pod tym wnioskiem o referendum. Wielkie ogólnopolskie referendum, ponadpartyjne, nie patrzymy na żadne układy partyjne, patrzmy tylko i wyłącznie na dobro państwa, na dobro narodu. Było przeciwko rządowi. Tak, SLD, i to za to serdecznie dziękuję, było przeciwko temu, aby rozpatrywać dalej projekt tej zupełnie niedorzecznej ustawy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za przyjście do studia, za rozmowę. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże i do usłyszenia. Dziękuję także państwu za to, że państwo byliście z nami tego wieczoru i zapraszam na kolejny Polski Punkt Widzenia jutro o 21:40. No a teraz życzę wszystkim dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem.